Jest godzina 8:06. Na specjalne pielgrzymkowe wydanie Faktów zaprasza... Ja zapraszam. Wczoraj odbył się mecz pomiędzy grupą Świętego Michała a grupą Błogosławionego Wincentego. Szczegóły już za chwilę. Michał, jesteście przed czasem. O co chodzi? Wyjaśnienie już za chwilę w Faktach. Kraina Wielkich Stodół. Dziś nocleg w Dąbrownie. Zapraszam na Fakty. Wczoraj w godzinach wieczornych w Goleniowie odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami grup Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Ku zaskoczeniu wszystkich, wynik meczu zakończył się remisem 0-0. Ja rozmawiałem z Waldemarem Warchołem, kapitanem drużyny Świętego Michała, która z tego faktu była najbardziej zadowolona. Jaką taktykę obrała drużyna, skoro udało się w tym roku zremisować? Witam serdecznie. W tym roku grupa Świętego Michała zagrała w standardowym ustawieniu 4-4-2, gdzie bardzo mocno skupiliśmy się na naszej grze obronnej. Kontrolowaliśmy poczynania ofensywne grupy Błogosławionego Wincentego i to przyniosło efekt, zamierzony efekt w postaci bardzo dobrej gry naszego zespołu i bardzo dobrego wyniku, jakim był remis. Nie powiedziałbym, że było to dziełem przypadku, że nam się udało. Raczej mówiłbym o tym, że po prostu graliśmy tak dobrze, że wynik 0-0 był jak najbardziej wynikiem sprawiedliwym. Oczywiście jest pewien niedosyt, jak zawsze przy takich wynikach, ale myślę, że jest wiele rzeczy, które można jeszcze poprawić. Więc bardzo bym się cieszył po prostu z tego wyniku 0-0. Jak oceniasz grę swojej kadry? Myślę, że cała kadra, cała drużyna stanęła na wysokości zadania. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt bardzo odpowiedzialnej gry naszego zespołu, bardzo poukładanej gry. No i ta odpowiedzialność za swoje zadania, za pozycję była jak najbardziej widoczna, co też było efektem naszej dobrej gry i ten mecz naprawdę zasługuje na bardzo duże uznanie, jeśli chodzi o naszą grupę. Oczywiście jest wiele rzeczy, które można poprawić, ale na bazie tego, co osiągnęliśmy w tym roku, jeżeli wszystko ułoży się tak, że będziemy mogli spotkać się za rok ponownie, to myślę, że zrobimy wszystko, żebyśmy osiągnęli rezultat korzystniejszy dla nas, czyli po prostu wygrali i żeby kolor niebieski mógł w końcu zapanować nad kolorem zielonym tak dogłębnie i dosadnie. Natomiast no wiadomo, można wyróżnić poszczególnych zawodników. Na bardzo dobre słowa uznania zasługuje formacja obronna, która przez cały mecz grała bardzo rozsądnie, bardzo mądrze i odpowiedzialnie. Oczywiście super łącznikiem między linią obrony a linią ataku był środek pola, czyli pomoc. Staraliśmy się wykorzystywać sytuacje, w których mogliśmy kontrować naszego przeciwnika, więc jak najbardziej uważam, że wynik sprawiedliwy. No i to, że jest pewien niedosyt, to jest dobra kanwa na przyszłość, żebyśmy za rok osiągnęli rezultat, który będzie nas w pełni satysfakcjonował. Dziękuję. Zdecydowanie można stwierdzić, że grupa Świętego Michała miała lepszy doping, co z pewnością przyczyniło się również do takiego wyniku meczu. Grupa Świętego Michała przyszła na postój przed czasem, stwierdził dyrektor pielgrzymki ksiądz Dominik Budzki. Dzięki temu grupa miała więcej czasu na odpoczynek i śniadanie, podczas którego smakowała tradycyjnych szczegocińskich kanapek z konserwą i paprykarzem, polecanych przez samego Roberta Makłowicza. Dziś mamy 7 dzień pielgrzymki i nocleg szykuje się w Dąbrownie, krainie Wielkich Stodół, gdzie nie brakuje również kapsuły czasu. Wszystkim już teraz życzę spokojnego snu. I to już wszystko na teraz. Grupy powoli zbierają się do wyjścia, które nastąpi o 8:10. Na kolejne fakty zapraszam kiedyś tam. Do usłyszenia. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.